Cześć, tu obywatel DC, a odpowiadam na pytania zadane na Twitterze, bo obiecałem, że odpowiem. Nagrałem już Facebook, więc czas na Twitter. W ogóle Twitter to takie fajne narzędzie, tam jest wysypuje pełno różnych ludzi. Najbardziej bawi mnie ta dziennikarska pseudolita, która się pojawia na Twitterze. Dzisiaj się dowiedziałem, że państwo nie odpowiada za import węgla od Rosji. W ogóle za rynek węgla Rosji państwo nie odpowiada. Mój Boże, ja naprawdę nie mogę. Czasami dowiaduję się, że mamy wolny rynek, na przykład na rynek tam stali, to jest wolny rynek, bo prywatne firmy coś tam gdzieś tam ściągają. Oczywiście ci ludzie nie rozumieją, nie znają pojęcia kontyngentu, pozwoleń na obrót określonymi materiałami, towarami i tak dalej. Nawet nie chcę mi się w to brnąć, ale jak ktoś szuka rozrywki dobrej to i pełno idiotów, to polecam Twittera, jest całkiem, zwłaszcza obserwowanie tych znanych najbardziej dziennikarzy. No okej, ale wracając, zadaliście mi pytania na Twitterze i czuję się zobowiązany na nie odpowiedzieć. Wnuk Heleny pyta, w kilku punktach zastosowanie blockchain w administracji, a czy może inaczej, może zastosowanie blockchain w państwie. Ta technologia jest idealna do wszelkiego rodzaju rejestrów, tak? Czyli na przykład, tak jak już kiedyś napisałem, może to być rejestr małżeństw, bo ja nie wiem, czy moi słuchacze wiedzą, ale ja nie chcę, żeby państwo, żeby istniał urząd stanu cywilnego. Ja nie, uważam, nie potrzebujemy urzędników, żeby pośredniczyli pomiędzy dwójką ludzi. Automatycznie zniknie problem ze związkami partnerskimi. Chcę, żeby to była sfera prywatna. Czyli państwo nie powinno absolutnie ingerować w to, w relacje między dwójką ludzi. Dwójką. Nie wiem, nie obchodzi mnie, kto z kim chce spać, żyć i tak dalej. Chodzi o to, że katolicy będą sobie zawierać związki w kościele i później w takim rejestrze będą sobie na blockchain właśnie się rejestrować, że mają małżeństwo zawarte tu i tu i tyle. Później będą sobie to aktualizować, tak? Decyzją sądu. Do widzenia. Potrzebne to jest z wielu względów, tak? Dziedziczenia, dostępu do informacji o małżonku i tak dalej. No, jak ktoś się będzie chciał zarejestrować, że żyje z osobą tej samej płci, to się tam zarejestruje i tyle. Państwa to nie powinno interesować, to jest absolutnie prywatna sfera. No dobrze, inne zastosowanie blockchain, no to przede wszystkim rejestr nieruchomości, tak? Rejestry w sądach, tak? Również rejestry spraw, to jest idealne narzędzie. Natomiast jeżeli rozszerzę pojęcie, gdzie widziałbym zastosowanie dla kryptowalut, no na przykład właśnie w tym proponowanym przeze mnie systemie ubezpieczenia medycznego. Tam walutą może być właśnie kryptowaluta, którą będziemy pokrywać sobie, opłacać sobie lekarzy. Kwestia tego, że przy kryptowalutach można śmiało, i przede wszystkim jest to przejrzyste, ale można podłączyć innych partnerów, czyli mam swoje konto, żeby też wyjaśnić, jak widzę tą reformę służby zdrowia. Masz swoje konto medyczne, na które przelewasz zamiast te 300 zł na NFZ do likwidacji, przelewasz na swoje prywatne konto medyczne, tak? Tam następuje konwersja do tej prywatnej, do kryptowaluty, no i tutaj już w obiegu jest kryptowaluta. No i sobie płacisz za różne usługi, część z tych środków tam idzie na twoje prywatne ubezpieczenie, czyli pokrywasz sobie te zabiegi, które są droższe i by przekraczały możliwości twojego konta oszczędnościowego, bo to medyczne konto oszczędnościowe, tak jak w Singapurze. Jeśli chodzi o drogie operacje, no to tutaj można byłoby podłączyć taki fundusz państwowy, ale nie na takiej zasadzie, że państwo coś tam płaci, decyduje. O nie, to byłoby bardzo szkodliwe. Tu chodzi o takie operacje, które są naprawdę bardzo rzadkie. Przez to nie potrzeba dużo pieniędzy na to. Co stworzyć system grantów, do którego się podpinamy
zgłaszamy, dołączamy odpowiednią dokumentację medyczną i że potrzebujemy na przykład tyle i tyle środków, tak? No i system grantów, jak te, na przykład akcyza z narkotyków, poprzez narkotyki rozumiem alkohol, papierosy, no i po legalizacji marihuany i ewentualnie inne narkotyki, gdzie schodzi na konto tego funduszu właśnie akcyza z tych różnych środków i uzupełnia te brakujące finanse na leczenie, na drogie leczenie, tak? Tak widzę to. Także blockchain czy kryptowaluty mają spore możliwości. Wnuk Heleny dalej pyta, w kilku punktach jak likwidując ZUS przejść do ubezpieczeń prywatnych? Przede wszystkim ja bardzo lubię Australię i podoba mi się ich system, jak sobie to pomyśleli. Wymyślili sobie trzy filary. Pierwszy filar to jest taki filar, gdzie jest emerytura obywatelska, ale państwo uzależnia jej wysokość od zgromadzonego majątku, czyli im większy masz majątek, tym masz większą emeryturę. Czyli motywuje państwo ludzi do gromadzenia majątku, ale to jest podstawowo naprawdę, to są, można powiedzieć, nie ubliżając, ale to są psie pieniądze, więc automatycznie ludzie wiedzą, okej, to jest taki benefit, który pomoże mi tam tylko tak od pierwszego do pierwszego zapłacić za mieszkanie, ewentualnie drobne zakupy, ale nic więcej, czyli muszę mieć, żeby mieć godną emeryturę, muszę jednak postawić na prywatne środki. No i drugi filar to jest u nich taki odpowiednik tego PPK. O PPK osobno kiedyś powiem, napiszę może, ale to jest odpowiednik, nie to samo, żeby było jasne, czyli taki fundusz prywatnych ubezpieczeń, na który wpłacają sobie z pensji Australijczycy. No i trzeci filar to są ubezpieczenia prywatne. Jeżeli miałbym przechodzić do ZUS-u, do czegoś innego, to właśnie do czegoś takiego, przy czym powiązałbym emeryturę tą obywatelską z podatkiem VAT, czyli wszystkie wpływy z VAT będą pokrywały tą emeryturę obywatelską. Siłą rzeczy, jak będą stare zobowiązania, no bo trzeba ludziom oddać te pieniądze, to stare zobowiązania, żeby te stare zobowiązania, żeby się ich pozbyć, to, no to będzie ten VAT malał z czasem, bo emerytura obywatelska będzie bardzo śmieszną kwotą, śmieszną, może to jest złe słowo, niską kwotą wypłacaną emerytom i będą musieli zadbać o siebie poprzez prywatne ubezpieczenie w drugim czy trzecim filarze. Jak przejść? No tak przejść, tak? Po kolei, poprzez emeryturę obywatelską, a potem można postawić już na całkowicie prywatną. Myślałem o tym, żeby wziąć te wszystkie przedsiębiorstwa, spółki państwowe. Nie zgadzam się absolutnie z Sławomirem Mentzenem. Nie powinno być żadnej spółki w sektorze energetycznym, która jest państwowa, bo taki Orlen na przykład, on daje po prostu fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że to jest spółka państwowa, a przecież cała ropa tam płynie z Rosji do tego, więc no tam z Rosji czy tam z innych źródeł, ale jesteśmy uzależnieni kompletnie od innych państw. Także to jest bez sensu, że Orlen jest państwowy, bo stał się tylko pasieką dla partyjnych koleżków. Tyle w tym temacie. Z prywatyzmem wszystkie państwowe spółki, one nie są potrzebne nam do szczęścia, ale nie tak jak prywatyzowali to ci panowie z KLD i tam po kolei z Unii Wolności, AWS-u, tylko w inny sposób. Po prostu zastąpiłbym dług wobec ZUS-u, wobec tych ludzi, młodych ludzi, bo zastąpiłbym dług akcjami. Innymi zrobił konwersję, czyli na przykład mamy tam, ktoś sobie zgromadził tyle i tyle na swoim koncie i państwo mówi, ok, my ci tego ZUS-u nie zapłacimy, kiedy będziesz na emeryturze, ale teraz uwalniamy cię od tego ZUS-u i za te pieniądze, które zgromadziłeś, dostaniesz do ręki równowartość w akcjach spółek Skarbu Państwa. To jest, byłby wielki program prywatyzacji, czyli tak naprawdę uwłaszczenia Polaków, bo młodzi Polacy dostaliby do ręki kawałek firmy, czy na przykład kawałek lasów państwowych, tak? Więc tak widzę przejście z ZUS-u do ubezpieczeń prywatnych. Living addiction. Często krytykujesz rządy i ustrój z wielu powodów. Jesteś bardziej wolnościowym patriotą, czy może bardziej wolnościowy kosmopolityczny? Przykładasz wagę do tożsamości narodowej i przynależności. O, to zależy, o czym rozmawiamy. No, ja jestem na pewno patriotą. Jak można nie kochać Polski? Jestem emigrantem, więc
to nie oznacza, że jestem kosmopolitą, aczkolwiek widzę, że granice zaczynają zanikać pomiędzy ludźmi dzięki przede wszystkim upowszechnianiu języka angielskiego, tańszym podróżom. Naprawdę ludzie się, ta cała może ludzkość się zaczyna przenikać, różne grupy ludzi i tak dalej. Jeśli chodzi o tożsamość narodową i przynależność, każda wspólnota zorganizowana na jakimś terytorium ma swoją tożsamość, może nie każda, no, wspólnoty mają swoją tożsamość. Nie widzę w tym nic złego, pod warunkiem, że nie jest ona narzędziem, taką pałką jak u Nacji Luchów, żeby wszystkich pod to po prostu podciągać i mówić im, co mają robić. Bo nie jesteś patriotą, nie jesteś Polakiem prawdziwym i tak dalej. Nie. Ja jestem wolnościowy. Jeśli ktoś ma kochać kraj, to tylko dlatego, że ten kraj daje mu naprawdę kraj, w sensie gospodarka kraju, w sensie otoczenie, bezpieczeństwo, czyli armia, policja, to wszystkie służby dają mu takie poczucie, że żyje w naprawdę dobrym, zorganizowanym, bogatym kraju, gdzie może się rozwijać, gdzie może rozwijać swoje talenty. Ja rozumiem tak. I wtedy, kiedy ktoś kocha kraj, jest patriotą. Nie potrzeba absolutnie żadnego nacjonalistycznego podejścia i narzucania woli grupy jednostce. Nie. Odwrotnie. Trzeba wyjść od zbudowania państwa, uwolnienia gospodarki, zrobienia silnego państwa w ten sposób i żeby ludzie sami garnęli, kochali tę Polskę, dlatego że jest tak super. Dlatego, że ma świetną historię też. Dlatego, że ma tożsamość też. Ale przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że ludzie patrzą na tu i teraz. Więc musi być dobrze działająca gospodarka, musi być świetna armia, dobrze działające służby. To jednoczy ludzi, tak? I to pomaga budować taką dobrą sprawę, czy utrzymywać tożsamość narodową, pamięć narodową i tak dalej. Pan prawy budzik mnie pyta, czy beneficjenci różnych plusów dokonują kradzieży zuchwałej. Nie, kradzieży zuchwałej dokonują ich reprezentanci, czyli rząd PiS. Oni dokonują kradzieży takiej, to jest kradzież, ale nie zuchwała, tylko po cichu. No, oni tam sobie wybierają przeurnie, nie przyznają się nawet. Niektórzy są bezczelni, mówią wprost. Biorą ich i żeby resztę kraju kradli z pieniędzy i rozdali. To także tak to wygląda. Bob Fish. Jak według ciebie powinni być wybierani prezydent, rząd, Sejm, Senat, sędziowie, władze samorządowe? Na jakich zasadach? Cenzus, bierne i czynne prawo wyborcze? Według jakiej ordynacji sposobu głosowania? Jakie największe patologie obecnego systemu wyborczego? No, nie chcę mówić, znaczy, jak powinni być. No, ja bym przede wszystkim zmienił ustrój na prezydencki i wybieranie powinno być do Sejmu. Trochę na innych zasadach. Ta ordynacja jest do zmiany. Ona jest karygodna. To jest po prostu ustawianie poprzez prezesa sobie ludzi w szeregu, tak? I kto tam bardziej wazelinuje, czy tam bardziej zasłużony, dostaje lepsze miejsce na liście. No i zastosowana reguła Donta pomaga po prostu wypchnąć tych. Da się oczywiście pokonać jedynki, czy tam czołówkę, ale to trzeba się do tego zmówić. Ludzie nie są tak. Elektoraty zazwyczaj nie są tak zdeterminowane, żeby kogoś po prostu przegłosować. Ale to jest pytanie na szerszy wpis, jakbym sobie wyobrażał nowy ustrój. Zresztą Aty Beton, czy Polska potrzebuje nowego ustroju politycznego? Jeśli tak, to jakiego i dlaczego? Oczywiście potrzebuje. Dam na ten temat osobny wpis rozbudowany. Jeśli pytacie mnie o ordynację wyborczą, to teraz, w tym momencie, powinno być jasne, ile jest mandatów z danego okręgu, czyli na przykład tu i tu 41 okręgów, tu mamy po 10 mandatów, 8 mandatów tu i tu i liczenie głosów powinno być, znaczy głosowanie powinno być w systemie STV, czyli poprzez priorytetyzowanie swoich kandydatów, preferencje kandydatów, uszeregowanie ich po kolei i wtedy poprzez podsumowanie
mielibyśmy w Sejmie ludzi, którzy najlepiej oddają preferencje ludzi z danego okręgu. Przy czym jeżeli mamy 8 mandatów, to z danej partii nie może startować więcej niż 8 kandydatów, tak? Powinno być tak, że jeżeli jest 8 mandatów, to partia, która się zarejestrowała w Polsce, to powinna mieć maksymalnie 8 ludzi wystawionych na listach. Przy czym, no jak... I musi się zarejestrować w całej Polsce. No, szanse, które się dla partii, które się zarejestrowały w całej Polsce, dalej byłyby, bo jeżeli jest 8 mandatów, a mają naprawdę silnego kandydata, to on by się dostał. Ja uważam, że to tak powinno działać. Okej, idziemy dalej. Jacio, czy za PiS-u ludziom żyje się lepiej? Dobre pytanie. No, na socjalu zawsze się żyje lepiej. No, tak jak się weźmie kredyt z prowidenta, to no jak? Też lepiej się żyje, tak? Tutaj się leje, tutaj się kupuje za cudze, no to wynika z tego, że dobrze się wydaje cudze pieniądze, no bez przesady, no. Oczywiście, że żyje się lepiej, to ten, tylko kwestia tego, czy celem jest żyć lepiej, czy celem jest sobie to życie lepiej zorganizować w taki sposób, w którym nie doprowadzi to do spłacania długów przez pokolenia. No Zagierka też żyło się lepiej, tak? A dług zostaje się spłacony 12 lat temu dopiero. Także no, nie wesoło. Wnuk Heleny, znowu w kilku punktach. Jak doprowadzić do wzrostu zamożności klasy średniej w Polsce? No, jeżeli mówimy o zamożności klasy średniej, to należy sobie zadać pytanie, co tak naprawdę tworzy klasę średnią. Znaczy, jak się tworzy klasę średnią? No, to są ludzie, którzy się dorabiają, ich status się polepsza, pracowitością, przedsiębiorczością dochodzą do jakiegoś majątku. Tak się tworzy klasę średnią. No i teraz, jeżeli tak sobie zaczynamy myśleć, no to co zrobić, żeby ludzie szybciej się bogacili? No i mamy odpowiedź, bo w Polsce ludzie się bardzo szybko bogacili na przełomie lat 90., kiedy weszła ustawa Wilczka, kiedy powstało na początku tam 2 miliony, a później 6 milionów firm, to oznacza, że deregulacja, uwolnienie rynku zaczęło tworzyć nam klasę średnią. No później przyszli różni tam kolesie, nie tylko tam z komuniści, czy tam ci pogrobowcy KLD, ale no generalnie zaczęli zamykać po prostu, modyfikować ustawę Wilczka i zamykać dostęp do rynku, i tym sposobem pogrzebano szansę na zbudowanie silnej klasy średniej. Poza tym klasa średnia nie potrzebuje polityków do szczęścia. To takie nieraby potrzebują, tak? Jak masz klasę średnią w państwie, to polityk musi się naprawdę napracować, żeby zdobyć ich zaufanie, głosy, tak? A tak jak się ma nierobów, ludzi zniewolonych, obiedzoną klasę średnią, no to proszę państwa, no, żyć nie umierać dla polityka. No, ale to wtedy oni by w silnej klasie średniej nie potrzebujemy polityków aż tylu. W ogóle nie potrzebujemy praktycznie polityków, tylko do drobnej administracji. Tyle. Jak doprowadzić do zamożności? No, po pierwsze, uwolnić gospodarkę, czyli deregulacja. Nowy system podatkowy, ja napisałem na blogu, zastosować system podatkowy w oparciu o najprostsze podatki. Najprostsze możliwe, bo czas to pieniądz i w przypadku, gdy jest szansa na, gdy chcemy zbudować szybciej biznes, to im prościej, tym lepiej. Dlatego podałem kilka różnych podatków na swoim blogu, które najmniej szkodzą. Wszystkie są złe, oczywiście utworzyłem skalę zła. Najmniej szkodzi tam raptem 4-5 podatków, więc zbudowałem system na tym. No, VAT trzeba utrzymać niestety przez Unię Europejską, ale można go maksymalnie uprościć do jednej stawki. Bez wyłączeń, bez wyjątków. Jedna stawka na wszystko, do widzenia. Okej, idziemy dalej. Zakochany w Polsce. Gdzie dla ciebie kończy się wolność, a gdzie tolerancja? Gdzie kończy się wolność, a gdzie tolerancja? Wolność zawsze się kończy tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. To jest oczywiste i to jest taki truizm powielany, tak? Tolerancja nie może być przede wszystkim wymuszana, tak? Bo nic się nie dzieje, jak ktoś czegoś nie toleruje, prawda? Tylko że jak idą za tym akcje, tak? No ale to wtedy już jest naruszona wolność. Jeżeli ktoś nie toleruje kogoś i
w związku z tym podnosi na niego rękę, no to on narusza jego wolność. No, myślę, że to tak wygląda. Okay, idziemy dalej. Stefan Żuberek. Trzy najtrudniejsze dla wolnościowca kwestie do wyjaśnienia i obrony. Drugie pytanie. Służba zdrowia, model singapurski jako przejściowy czy docelowy? Trzy. Jak odejść od ZUS krok po kroku? Jak sprywatyzować szpitale? Co zostawić samorządom? Ile da się bez zmiany konstytucji? Rany, ale to rozbudowane pytanie. Może najtrudniejsze do wyjaśnienia kwestie i obrony, to myślę, że najtrudniej jest wyjaśnić, czym jest wolny rynek, bo ci durnie różni, zwłaszcza ci też, że mylą wolny rynek z anarchią. Oni nie rozumieją, że do funkcjonowania wolnego rynku potrzeba, oczywiście, tak jak nazwa wskazuje, wolnej wymiany pomiędzy ludźmi, ale ci ludzie zawierają umowę, tak? Umowa kupna-sprzedaży to jest umowa, czyli jak mamy umowę, to musimy mieć prawo, tak? No i musimy mieć sankcje, czyli musimy mieć sądy, tak? No, to nie jest anarchia, wolny rynek, tak? Okej. Inną trudną kwestią do wyjaśnienia to jest to, że prywatyzacja chociażby tych sektorów tak zwanych strategicznych, to jest jedno wielkie kłamstwo. Bo strategiczne jest bardziej jedzenie niż ropa, a jakoś jedzenie nie jest reglamentowane przez państwo. No nie, dzięki Bogu, bo jak było, to był ocet na półkach. To jest druga kwestia, czyli prywatyzacja. Bo zwłaszcza to też, co zrobiła ekipa Tuska, Wolności i tam różni po kolei tam cwaniaczki, którzy teraz poszli do Unii Europejskiej. To, co porobili w gospodarce, to jest naprawdę ciężko ludziom wyjaśnić, że prywatyzacja nie tak powinna wyglądać, tak? To jest druga kwestia. A trzecia kwestia, to moim zdaniem jest ciężko wyjaśnić, czy może przekonać ludzi do tego, że to właśnie do tej służby zdrowia, którą tam dalej jest pytanie, że ta służba zdrowia jest tańsza, kiedy funkcjonuje prywatnie. Ludzie myślą, że o rany, dostanę raka. Fakt, że szansa dostania raka jest dosyć niewielka, już prędzej wygrają coś tam w totolotka, ale no dobra, dostanie raka i on nie będzie miał pieniędzy, to umrze. No, prawda jest taka, że w tym momencie umiera sporo ludzi przez to, że nie ma pieniędzy, no bo nie na wszystkich starczy. No. Bo jest jeszcze aparat biurokratyczny do obsłużenia, jest pełno różnych drobnych usług, które ludzie normalnie by z kieszeni pokryli, a które są pokrywane z NFZ-u. No, ten system jest w tym momencie chory do szpiku kości, tak? To jest naprawdę jakaś leukemia, jeśli chodzi o system służby zdrowia w Polsce. I to jest ciężko ludziom wyjaśnić. Oni się boją, tak? Strach, o rany, ja nie będę miał pieniędzy. No. Dlatego ja proponuję, tutaj się ktoś dalej się pyta, Stefan Żuberek, model singapurski jako przejściowy czy docelowy? No, docelowy. Tam jest, świetnie wymyślili sobie w Singapurze, żeby ten czynnik strachu zlikwidować, bo państwo wchodzi w tym momencie, kiedy już naprawdę nie da się pokryć kosztów z prywatnego ubezpieczenia. Czyli takich bardzo drogich operacji, których jest niewiele i to niewiele państwo kosztuje. Dlatego udział prywatnych środków w Singapurze jest największy na świecie. Jeśli chodzi o służbę, o tak zwaną służbę zdrowia, ja wiem, to opieka, rynek usług medycznych, tak powinniśmy mówić, tak? Jak odejść z ZUS krok po kroku? No to pierwsze to trzeba zbudować sobie model na emerytury obywatelskie. On już jest zbudowany przez profesora Gwiazdowskiego. Drugie, trzeba zbudować czy przekształcić te PPK w taki prawdziwy filar, drugi filar z prawdziwego zdarzenia. No i trzeci to oszczędności, tak? No i czwarty to jest prywatyzacja, żeby odłączyć młodych od ZUS-u już, tak? Czyli żeby dać im do ręki te akcje, o których mówiłem i powiedzieć im, ok, go, jesteście wolni, nie macie tego raka już na głowie. Co zostawić samorządom? No, ja bym zostawił jak najwięcej samorządom. Drogi, chociażby, dlaczego państwo ma się tym zajmować? Nawet tak zwane krajówki, tak? Czy nawet kawałki autostrad i tak dalej. Zresztą to województwo sobie lepiej potrafi z tym, szybciej by sobie poradziło, jakbyśmy zostawili mi środki i decydowanie o tym, bo dla województwa droga, czy zbudowanie konkretnej tam obwodnicy, czy czegoś tam, to jest dla nich naprawdę szansa na rozwój, tak? Jak województwo podkarpackie, czy tam warmińsko-mazurskie, czy jakiekolwiek inne,
zechce podłączyć się szybko do jakiegoś tam szlaku, huba i tak dalej, to sobie będzie dążyło, do tego, żeby zbudować jak najszybciej drogi. Więc co zostawić samorządom? Praktycznie wszystko zostawił samorządom. To co zostawiłbym rządowi, centrali, tak? Bo to te centrali, oczywiście reprezentację zagraniczną, armię, żeby spajała. Dodatkowo oczywiście administrację centralną, o tym się musi zająć. Sądy to różnie może być. Zależy jakie, tak? To da się podzielić z samorządami. No i tyle. Tak naprawdę niewiele zostawić centrali. Większość przerzucić do samorządów. Łącznie oczywiście z pieniędzmi. Czyli mniej pobierać na te usługi centralne. Swoją drogą ciekawą sytuacją jest kilka hrabstw w Teksasie, które mają swoje oddzielne systemy emerytalne. Tak. Zanim rząd amerykański, ten federalny, centralny, zakazał tym tworzenia takich rzeczy, powstały hrabstwa, które mają prywatny system emerytalny i prywatnie sobie wykombinowali system, który więcej wypłaca ludziom, którzy są z jego uczestnikami. O tym napisałem na blogu, można poczytać. Okej. Idziemy dalej. Pan Jakub Garbowski. Seria pytań do mnie. Jak skutecznie dotrzeć do ludzi z przekazem wolnościowym? No, już mówiłem, ale to powtórzę się. Skończyć z tą nudą beznadziei, z tą beznadzieją, z tym podziałem na prawicę, lewicę, z tymi dogmatami. Po prostu pokazać im, że wolność jest ich przyjacielem. Tym ludziom trzeba naprawdę pokazać, że państwo jest zbędne w wielu kwestiach, że sobie lepiej radzą ludzie sami, sobie pomagają, świadczą usługi, tak? Dwa, wolność, a parady równości. Nie zadał mi ten człowiek pytania, ale domyślam się, o co mu chodzi. Chodzi mi o to, czy można zakazywać parad równości. Nie, nie można. Jeżeli jeden człowiek może sobie iść po ulicy i krzyczeć, że jestem gejem, dwóch ludzi może sobie iść po ulicy, że jest gejem, to dlaczego ma nie może iść 30 ludzi? No może iść, to jest wolność demonstracji, niech sobie ludzie chodzą, krzyczą co tam chcą. Jeśli chodzi o rozbieranie czy nagie, to nawet nie chodzi o parady równości. Żadna osoba nie może biegać po ulicy nago, od tego są przepisy i powinny być egzekwowane. Nieważne, czy to jest parada równości, czy ekshibicjonista w parku. Tyle. Trzy, inflacja jako ukryty podatek. To nawet nie ma pytania, inflacja to ukryty podatek. Edukacja według wolnościowców, pytanie numer 4. Edukacja według wolnościowców, przejście z obecnego modelu na najlepszy, czyli prywatny, odbyć się poprzez bon edukacyjny, tak? Czyli ludzie mają określoną pulę bon do wykorzystania, do zapłacenia za nauczycieli, ale też za przedmioty, tak? Ja bym podzielił to na przedmioty, czyli można byłoby wydzielić przedmioty, które są ważne, oddzielić je od przedmiotów fakultatywnych i te fakultatywne kompletna dobrowolność, tak? I niech sobie ludzie płacą tym bonem. Wtedy nie mielibyśmy, no i tak płacą za korepetycje w tym momencie, to po co to robić, nie wiem, tak naokoło. Najpierw płacą w podatkach, państwo im zabiera łącznie wszystkim tam rodzicom 70 miliardów złotych, a później to rozdystrybuuje pomiędzy szkoły nieefektywne, narzuca program. To jest dramat, nie, to odwrotnie. Można zrobić to kompletnie odwrotnie, dać do ręki te pieniądze rodzicom, niech zaniosą do najlepszych nauczycieli. Tyle. Służba zdrowia według wolnościowców. Już opisałem, że Singapur, model singapurski. Szóstka, dlaczego przymus ubezpieczeń jest zły? Przymus ubezpieczeń emerytalnych zakładam, tak? No dlatego, że blokowane są środki i to jest z tego systemu wypłacane są emerytury obecnym emerytom, a nie są oszczędzane. Poza tym to ludzi demotywuje, tak, do myślenia. A jakby ten człowiek miał co miesiąc te 500 czy 600 zł, które mu państwo zabiera, może by zaczął to inwestować w coś innego, w coś ciekawego. Więcej gotówki znalazłoby się na rynku, więcej pomysłów. To by po prostu zwyczajnie działało lepiej. 7. Rozłam w antysystemie. Chodzi o pewnie o te kilka różnych ugrupowań. Myślę, osobny odcinek o tym powinien powstać. 8447. Nie ma pytania, ale 447 to jest... To nie są żarty, tak? Nie wiem, kto może myśleć, że to są żarty, jak 88 senatorów pisze list do Donalda Trumpa.
Bez żartów, tak? Nie, żarty się skończyły. Będziemy musieli to wypłacić, bo rząd PiS to po prostu zwyczajnie uklęknie i powie, ok, płacimy. Co i jak, czym ustali. No i po cichu wyprowadzą pieniądze na to. Ok, idziemy dalej. Szymon Kałużyński. Czy sędziowie TK powinni być wybierani w wyborach bezpośrednich? W jakim zakresie państwo powinno zapewniać opiekę socjalną? Państwo nie powinno zapewniać opieki socjalnej. Nie ma mowy, żeby państwo się tym zajmowało. Gdzie tam jakiś urzędnik z Warszawy będzie wiedział, czy jakaś tam pani w jakiejś tam małej miejscowości potrzebuje, czy nie potrzebuje. Najlepiej wiedzą ludzie z danej gminy, tak? Którzy mieszkają obok tej osoby. Więc jeżeli mielibyśmy się bawić jakąkolwiek tę opiekę socjalną, to na sposób fakultatywny na poziomie gminnym, tylko i wyłącznie, tak? Oczywiście, jak ludzie chcą pomagać, to mogą pomóc z własnej kieszeni, znaczy mogą, to jest oczywiste, tak? Ale jeżeli chcą, żeby gmina pomogła, urząd gminy, to powinni też dostać wyższy podatek na przykład od nieruchomości i powinni być świadomi tego, że część tego podatku jest przeznaczona na pomoc dla tej osoby. Tyle. Naprawdę zniknęłyby fałszywe renty i to wszystko by wyczyściło z rynku, bo co ja chcę, ale ludzie wokół siebie widzą, no widzą, że człowiek nie ma nóg, bo przecież mu nie odmówią pomocy. Nawet sądzę, że to lepiej by działało, jakby wreszcie radny z danej tam wioski wiedział, co się dzieje, jakby zaangażował do tego księdza. No przecież kościół żyjący z pomocy państwa to jest już w ogóle zaprzeczenie idei. Nagle ludzie, to naprawdę umocniłoby lokalną wspólnotę, takie przejście opieki socjalnej i przy czym ja zaznaczam fakultatywnej, na gminę. Czyli gmina podnosi sobie podatek, jeśli chce komuś pomagać i wtedy wszyscy czują ten podatek. Nie ma tak jak teraz, że PiS podniesie gdzieś tam 10 groszy, urwie na jakimś tam ten pośrednim podatku i ludzie tego nie widzą, tak? A oczywiście w ciągu roku się uzbiera 300 zł, tak? Zakupów. No, tak to działa w tym momencie, tak? Wtedy by musieli 300 zł zapłacić z własnej kieszeni, czy tam 30, czy 50, no nie wiem, ile byłoby tych osób potrzebnych. No ale wracając do sensu, nie, państwo nie powinno zapewniać opieki socjalnej, jeżeli już, to powinno być na poziomie gminnym. Organizowana na poziomie gminnym. Czy sędziowie TK powinni być wybierani w wyborach bezpośrednich? Ja uważam w ogóle, że TK powinny być częścią Sądu Najwyższego. Trybunał Konstytucyjny. I uważam, że tak, jeśli chodzi o prezesa tego departamentu, mógłby być wybierany w wyborach bezpośrednich. Niech ta osoba będzie znana z twarzy, przy czym zlikwidowałbym instytucję tego Rzecznika Praw Obywatelskich, bo to jest, uważam, zbędne. To zawsze jest jakiś partyjny kumpel i teraz to mamy w ogóle Rzecznika Praw Lewackich, moim zdaniem. I tyle, no. To jest bez sensu funkcja. No ale dobra, zostawiając to, kiedyś napiszę o systemie, o ustroju osobno i wtedy doprecyzuję. Pan Jan Mateusz pyta, za jakie kwestie według Ciebie powinno odpowiadać państwo. No, jestem zwolennikiem państwa minimum, czyli oczywiście armia, służby, administracja, reprezentacja i tyle. Ja nie uważam, no oczywiście sądownictwo, no to siłą rzeczy, tak? Nie uważam, że państwo powinno być bardziej rozbudowane, jeżeli już to niech sobie samorządy same wymyślają, za co chcą odpowiadać. To już jest kwestia tego, co sobie ustalą, jak... Pani Anna Jaskułowska. Co sądzisz o reformie sądownictwa w Polsce? Czy co można zrobić, aby był to w końcu wymiar sprawiedliwości? Znaczy, nie było reformy takiej z prawdziwego zdarzenia. To było tylko próba przejęcia, właściwie przejęcie części, no, chociażby sądów okręgowych przez PiS. A nie było przejęcia, nie ma reformy. Co można, aby był w końcu wymiar sprawiedliwości? Ja inaczej postawię pytanie. Co zrobić, aby procesy nie trwały po 5 lat, czy tam 3 lata, czy żeby to było szybko i sprawnie? No, ja podałem już na Twitterze odpowiedź. No, przede wszystkim trzeba szukać problemu. Dlaczego te procesy tak wolno się dzieją? No, rynek daje odpowiedź. No, podaż, tak? Podaż sędziów w porównaniu do
potrzeby rynku jest za niska, czyli potrzebujemy więcej sędziów. Ale pytanie, czy to jest jedyny powód? No jeżeli dojdziemy do wniosku, że prawo, czyli tych przepisów jest nastukane tyle, że tych ludzi, te ludzie tam trafiają kompletnie bezsensownie, no mówmy się, no po co jakiegoś tam chłopaczka, który sobie przyjarał trawkę, ciągać po sądach? To zapycha tylko sąd, no. To jest głupie, tak? Czy tam ktoś wypił sobie piwo w parku i nagle trafia do tego samego sądu, gdzie tam ktoś ma problem z jakimś tam złodziejem, tak? Został okradziony, czeka na zwrot mienia, cokolwiek, tak? No i taki facet, który wypił piwo, gdzieś tam jest ciągany, no to jest bez sensu wszystko. Tak? Redukcja przepisów, to co powiedziałem, lepszy dostęp dla sędziów, tak? Może należy przejrzeć procedury, kto zostaje, jak sędziom może ułatwić, deregulować trochę ten zawód i wtedy będzie więcej. No, innym tematem to są sędziowie pokoju, których proponował m.in. Kukiz. To też jest sposób na zwiększenie podaży. A innym są sądy prywatne. No, chociażby to są sądy prywatne, no, działają jak firmy, tak? Są takie kwestie, na przykład jakiś złodziejaszek w markecie kradnie, tak? No, market ma wszystko zarejestrowane na kamerach i te sądy prywatne mogłyby funkcjonować właśnie w takich prostych sprawach, które nie zapychałyby sądów tych państwowych, tak? Są wszystkie dowody, jest to nagranie. Nie widzę problemu, aby sąd prywatny nie mógł takich kwestii rozstrzygać. Więc to są moje pomysły na rozwiązanie problemu z sądami, tak? Okej. Idziemy dalej. Pani Anna Jaskłowska, kolejne pytania. Edukacja wyższa. Co zrobić, aby podnieść poziom uczelni wyższych w Polsce? Czy model amerykański nie spowodowałby, że tylko najbogatsi będą mieli szansę na posiadanie wyższego wykształcenia? Czy w Polsce stypendia są możliwe? Może tak, od końca. Czy w Polsce stypendia są możliwe? Są. Nie widzę powodu, dlaczego miałoby nie być, tak? Kwestia gospodarki. Jeżeli dobrze gospodarkę ustawimy, to gospodarka będzie potrzebowała ludzi o określonych kwalifikacjach. A jak się potrzebuje ludzi, no to można zainwestować w ich szkolenie, czyli fundować stypendium. To trzeba po prostu zwyczajnie uwolnić gospodarkę. Ale to jest szerszy temat, nie taki łatwy. Edukacja wyższa, no można zrobić model mieszany, czyli tak jak z tym bonem edukacyjnym, zrobić bon uczelni wyższych i dać po prostu określone środki w postaci takiego bonu na... Również na jakieś na pojedyncze przedmioty, tak? A reszta fakultatywnie, czyli sobie dopłacać. Nie jest prawdziwym stwierdzenie, że tylko najbogatsi w Stanach mają szansę na posiadanie wyższego wykształcenia. Najbogatsi mają, wszyscy mają szansę na posiadanie wyższego wykształcenia, bo są różne systemy i stypendiów, i pożyczek, i tak dalej. A jeśli chodzi o najbogatszych, to oczywiście oni mierzą w te najlepsze szkoły typu Harvard, MIT, tak? Które są piekielnie oczywiście drogie, ale wyższe wykształcenie można mieć na innych uczelniach, więc to jest, które są tańsze stosunkowo. No, tak jak rynek oferuje różny poziom. Kwestia tego, czy my potrzebujemy modelu uniwersytetu, który był 100 lat temu, może bardziej funkcjonował, czy może nie potrzebujemy czegoś innowacyjnego, tak? Czy nie potrzebujemy na przykład klastrów takich projektowych, tak? Może inaczej dopasowanych do funkcjonowania rynku. No, po co jest uniwersytet? No, on musi służyć czemuś, służyć gospodarce, rynkowi i społeczeństwu, tak? Więc może to inaczej powinniśmy przemyśleć sposób budowy tego. Dlatego uważam, że ten bon edukacyjny w wersji na wyższe szkolnictwo też mógłby zafunkcjonować. Reszta to oczywiście z własnej kieszeni. No i ze stypendiów ewentualnych, tak? Pan Marek M. Macheta pyta mnie, czy wyzywając socjalistów czy nacjoluchów na Twitterze naprawdę emocjonujesz się, czy stosujesz jedynie taki styl literacki? Nacjoluch to jest styl literacki, połączenie nacjonalisty i karalucha. Socjaluch to jest połączenie socjalisty i karalucha. Ja uważam kolektywne ideologie za szkodnictwo. Czyli czy się emocjonuje? Ja wiem. Nie, trzeba to zwalczać jak robactwo, tak? Kolektywizm jest po prostu do zwalczania. I socjalizm, i nacjonalizm to trzeba po prostu zwyczajnie zwalczać. I ja ich nie wyzywam, ja ich tak nazywam. To jest po prostu robactwo i tyle.
Okej. Okay. Idziemy dalej. Szymon Karapuda. Jak uwolnić się od podpisanych protokołów z Kioto i innych niszczących gospodarkę umów międzynarodowych odnośnie ochrony środowiska? Opłaty emisyjne. Jak uruchomić procesy opłacalnej eksploatacji kopalin na terenie całego kraju z zachowaniem standardów ochrony środowiska? No, ja bym tutaj, jeśli chodzi o uwolnienie, to nie widzę tego tak w łatwy sposób. Najpierw trzeba by zbudować silną gospodarkę. Ona jest faktycznie częściowo blokowana przez te różne protokoły, obroty emisjami i tak dalej. Należałoby bardziej przemyśleć, jaki zrobić model gospodarki, tak żeby się szybciej rozwinąć, nie podnosząc, nie bazując na emisji, tak? Czyli może po prostu zwyczajnie rozwijać się w stronę wiedzy, patentów niż kopania i spalania czegoś. Jak uruchomić procesy z opłacalnej eksploatacji kopalin na terenie całego zachowania standardów ochrony środowiska? Ja uważam, że jak ktoś sobie kupi kawałek ziemi, w którym jest jakaś kopalina czy jakiś surowiec, to sobie może go wydobyć, tak? Kwestia tego, że środowisko... Jestem za po prostu za tym, żebyś, jeżeli mówimy o ochronie środowiska, to żeby sobie wydzielić tereny, które są zwyczajnie nietykalne, tak? Zielone. No to już są takie parki narodowe, rezerwaty i tak dalej, tak? Ale nie uważam, że w jakikolwiek sposób wydobycie węgla z ziemi to jakieś ogromne straty dla środowiska. No nie przesadzajmy. Bardziej spalanie tego, no to jeszcze bym zrozumiał. No a tutaj też kwestia tego, że to należałoby stymulować podatkami, czyli obniżyć podatki na firmy, które stosują technologię, ekotechnologię, tak? Czy w ogóle obniżyć podatki, tak? To firmy same będą inwestować w coś, co jest o wiele lepsze, wydajniejsze, tak? Paweł Piksa pyta mnie, narkopolityka w Polsce i na świecie, jak chciałbyś, żeby wyglądała, jak według Ciebie będzie wyglądała w ciągu najbliższych, powiedzmy, 15 lat depenalizacja, legalizacja? Na pytanie o przyszłość to nie odpowiem, bo nie wiem, ale jak ja chciałbym? No, po pierwsze, no... wszystkie narkotyki pochodzenia naturalnego, czyli niesyntetyzowane gdzieś tam w laboratorium, powinny być automatycznie dostępne od 18 lat bez jakichkolwiek problemu, tak? No, nie uważam, że trawka jest gorszym narkotykiem, nie jest gorszym od alkoholu, więc powinna być normalnie do nabycia w sklepach, uprawiana przez polskich rolników, którzy sobie na tym zarabiają, bez jakiejkolwiek chemii dodawanej przez dealerów, obciążającej, dociążającej te nieszczęsne narkotyki, żeby tylko było więcej towaru zrobione i żeby więcej sprzedać, tak? Jeśli chodzi o narkotyki twarde, to dałbym je do aptek dostępne od 21 roku życia, przy czym zaznaczam, że ja jestem za prywatną służbą zdrowia, niech każdy, kto chce sobie to spożywać, niech sobie to spożywa, tylko że niech się sam za to leczy, tak? I jak będzie to te syntetyzowane będą w aptekach, to automatycznie ich jakość będzie sprawdzana. Nie będzie problemu z tym, żeby sobie ktoś tam nabył. Wszystkich narkotyków, łącznie z alkoholem, z papierosami, akcyza powinna iść na fundusz tych grantów na najdroższe operacje. Jak już wspominałem, ja widzę to zwyczajnie w ten sposób, żeby ludzie, którzy w jakiś sposób niszczą swoje zdrowie, pomagali ludziom, którzy walczą o swoje zdrowie. Tyle. Pan Michał Michael, jak przekonać Polaków, że socjalizm to zgubna droga? No, przykro mi, ale tylko kryzys to może Polaków przekonać do tego. Antimadridista pyta, jak zakaz palenia w miejscach publicznych jest zakazem uzasadnionym? Wolność do palenia dowolnych nie koliduje z wolnością osób, które nie chcą wdychać dymu tytoniowego. No, jeżeli mamy przestrzeń na zewnątrz, jeżeli nasz dym tytoniowy wpada do gardła komuś, no to jest to naruszenie jego wolności. No, ja uważam, że jeżeli są, po pierwsze należy zdefiniować, co to jest miejsce publiczne, bo nie ma takiej konkretnej definicji, czyli na przykład jak mamy przystanek, no i wiadomo, że na przystankach ktoś zapali fajkę, no to zamknięta przestrzeń, to ludzie to wdychają. Ja uważam to za naruszenie wolności, ale też żebyśmy nie przesadzali z tym, bo można uznać za mocne perfumy też za naruszenie wolności, tak?
No ale tu ewidentnie może być w perfumie, znaczy nie wpłyną na zdrowie, no chyba, że mi się w głowie zakołuje, ale papierosy, wdychanie dymu wpływa, więc uważam, że jeżeli są miejsca publiczne, to powinny to zarządca, czyli miasto, samorząd, może wprowadzić odpowiednie zakazy. Okej. Okay. Pan Jarosław z Lubania pyta może coś o transporcie. Co z poprawą transportu pasażerskiego w Polsce? O, no jestem za absolutną poprawą transportu pasażerskiego w Polsce. Uważam, że każdy Polak powinien zarabiać tyle, aby mieć porządne auto, które jest ekonomiczne i którym wygodnie mu się podróżuje. Więc tak, popieram transport pasażerski w Polsce. Nie no, śmieję. Wiem, że chodzi mu o transport publiczny. Jeśli chodzi o mnie, no to jestem za prywatyzacją transportu publicznego, bo uważam, że to nie jest dziedzina, którą powinno się państwo zajmować, ewidentnie. Dlatego te wszystkie rewitalizacje PKS-ów to naprawdę jest jakiś chory pomysł. Pan Piotr Popiołek, czy widzisz szansę na to, że w przyszłości dzięki blockchainowi wybory, pieniądze publiczne staną się w pełni transparentne, czy jakiś kraj jest w stanie się na to zdecydować? Nie wiem. Są kraje, które się na to zdecydują, no na pewno, bo to nie jest tak jak u nas, że u nas rządzi banda ciemniaków. Są kraje, gdzie są ludzie naprawdę błyskotliwi i na pewno będą próbować zaaplikować nową technologię. I tak, to prawda, blockchain może pomóc, zapewni większą transparentność w obrocie, w kontroli pieniędzy publicznych. Także to się stanie, tylko nie u nas, nie z tym systemem i nie w najbliższe 4 lata po wygranej PiS-u w październiku. Pan Jan Bielawski. Dlaczego skutecznie konsolidując tyle środowisk zawiedli? Czy po prostu były to środowiska zbyt marginalne? Czy Korwin postąpił dobrze, idąc do wyboru z narodowcami, którzy mają odpowiednie struktury? Znaczy tak, jeżeli miałbym oceniać tylko Korwina i narodowców, no nie patrząc na ideologię, podkreślam, to patrząc tylko na struktury, to jest to na pewno decyzja racjonalna, bo oni mają, jedna i druga organizacja mają struktury, mają jakieś tam łebków, na stadionach zbierają te podpisy. No i oni, widać to, pokazali przy rejestracji w tak krótkim czasie, pokazali, że mogą zbierać podpisy. Więc jeśli chodzi o struktury, to decyzja racjonalna. Jeśli chodzi o ideologię, to są dwie ideologie kolidujące ze sobą. No, nacjonalizm to jest parszywy kolektywizm, a liberalizm to jest wolność jednostki. To ze sobą koliduje, tak? To nie da się tego po prostu, już widać zresztą wpływy te w programie. Czy Korwin postąpił? No, siła narodowców wyceniana jest na jakieś 110 tysięcy głosów w wyborach. No, moim zdaniem nie jest to dużo. Nie jest to oszałamiające. Więcej można byłoby uzyskać, próbując zbudować, albo budując, i to nie teraz, na 2-3 miesiące przed wyborami, tylko tak ze 2-3 lata temu, budując organizację, która miałaby na celu odebranie środka Platformie Obywatelskiej, bo nie ma konkurencji takiej solidnej z tej takiej środkowej, centralnej strony. Dlaczego skuteczni konsolidując tyle środków zawiedli? To jest kwestia czasu. Oni nie mają struktur takich, jak mają właśnie wspomnieni. To jest kwestia czasu. Nie da się zbudować, moim zdaniem, nie da się zbudować tak szybko organizacji, która by zdolna była przejść przez tę całą biurokrację. Ja już to obserwowałem i przy profesorze Gwiazdowskim, choć uważam, że ta niewielka liczba głosów, która brakła, to naprawdę nie był powód, żeby nie startować w tych wyborach i skonsolidować właśnie kolejne środowiska. No ale jak profesor nie chce, to nie ma co zmuszać. Taką decyzję podjął i ja to szanuję. Okej. Okay. Czy zawiedli? No, moim zdaniem zawiedli, nie zawiedli. No, spróbowali, ale to dlaczego mają? Nie muszą się rozpaść teraz. Mogą próbować budować, bo tak jak powiedziałem, brakuje takiej partii centroliberalnej, tak ją nazwę, która by targetowała elektorat PO. Brakuje partii, która się odniesie do ludzi
z ambicjami, tak? Którzy chcą gromadzić majątek, którym chcą się rozwijać i tak dalej. No, nie ma partii z pozytywnym przekazem, tak? Takiej antysystemowej partii, która... Tak, taki przekaz miała Polska Fair Play profesora Gwiazdowskiego. Tylko mówię, że to było takie start ad hoc, popełniony błąd taki, że poddanie się po braku tam niewielkiej liczby głosów, żeby zarejestrować komitet w całej Polsce na tak krótki czas. Przepraszam, no ale to nie trzeba było to ciągnąć. Nie, ale moim zdaniem nie powinno być podziału między skuteczni i federację dla Rzeczypospolitej. Chociaż ja widzę tam, obserwuję ten różne ruchy przy odejścia i tak dalej, to widzę, że tam się dalej stary bałagan utrzymuje. No ale nie powinno być. Powinna być jedna organizacja, która postawi na taką centro, na ten elektorat centrowy, która będzie budowana właśnie 3-4 lata na wybory, bo to trzeba zbudować struktury takie, które mają Korwin narodowcy. I to byłaby szansa, bo wtedy dałoby się obejść PiS z tej centrowej strony. Dałoby się, bo z lewicowej jest PO obchodzona właśnie, a brakuje właśnie takiej partii, aby i PiS, i PO tak weszła takim klinem między te. To zrobił Paweł Kukiz w poprzednich wyborach. On takim klinem był pomiędzy te dwie partie, dlatego zdobył tyle głosów. Więc nie uważam, że się nie da. Da, jest miejsce, tylko trzeba czasu, cierpliwości. Pytanie, czy Leroy będzie chciał to pociągnąć? Czy moim zdaniem fajnie by było, jakby to pociągnął, bo on ma charyzmę. Nie. Ma też dorobek. On pokazał, że jednak można przepchnąć jakieś wolnościowe ustawy, mając naprawdę, będąc w opozycji, a chodząc na spotkania z tymi pisowcami i przekonując ich do swoich tam racji. No. Coś osiągnął. No nic, no, antysystem to szerszy temat. Może na osobne nagranie. Okej, to dziękuję na razie. Trzymajcie się, do następnego nagrania.